3, 4, ejże młodzi nowej ery, 5, 6, 7, 8, rozruszajcie swoje kości, jazda koledzy, i wdech, i wydech, i wdech, i wydech, Ashley, poćwicz ze mną. Poprzedź się, bo cię poperfumuję. Nie szkoda ci? Tony, masz chwilę? Tak, kapitanie, tylko zadam mu ćwiczenia, Cody, teraz skłony. Słucham, kapitanie. Jesteś tu odpowiedzialny za kulturę fizyczną, ale niestety nie widzę, żeby ta młodzież była jakoś szczególnie aktywna. W ramach urozmaicenia stworzyłem klasy sportowe, ale niektórzy wolą się perfumować. I grożą trenerowi. To nie są żarty. Twoje zajęcia nie są w stanie ich zainteresować. To nieprawda, podobała im się akcja poszukiwawcza. Szukania twoich zagubionych szkieł kontaktowych nie nazwałbym aktywnością sportową. To zły przykład, proszę o lepszy. Dam ci trzy. Makaroniarze jedzący ryż, polka z Jamajki, karaoke z własną osobowością. Jeszcze jeden, nocne nurkowanie. I moje ulubione, występuj drogę do własnych nóg. Jesteście niewdzięczni. Nauczyłeś nas tego na lekcji szczerości. Czegoś ich jednak nauczyłem. Tony, to musi się zmienić. Nie robisz tego dobrze. Skoro tak, to czemu mnie pan po prostu nie zwolni? O, nie zaczynajmy od nowa. Ja jestem gotowy. Zwalniam się. To już trzeci raz w tym miesiącu. Ten trzeci jest nieodwołalny. O. Zamienił stryjek. Zaczyna się parada laseczek. Otwieram dyskusję na temat tego frapującego tematu. Jestem James Farrell, specjalista od tych spraw. Zacznijmy od nazw, jakimi je określamy. Alex? Dzięki, James. Znałem kiedyś dziewczynę nazywaną Ręce. Ręce? Tak. Nawet domyślam się dlaczego. No też. No właśnie, bo była kleptomanką. Nie mam jej zdjęcia, bo ukradła mi portfel. No to dziękujemy Alexowi. Teraz nasz następny gość, Max Ballar, spróbuje przypomnieć sobie jakieś ciekawe określenie. Przezywasz jakoś Cassidy? Buźka. Buźka? Nawet nie pytam dlaczego. Max! Czy ktoś widział Maxa? O to chodzi. Co jest, Sean? Czemu milczysz? Nigdy nie przezywałeś swoich dziewczyn? Czy to ważne jest? Zresztą ja jestem dyskretny. Jak się całuję, to o tym nie gadam. Tak, tylko dlatego, że nie ma o czym gadać. Chłopcy, chcę wam coś oznajmić. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Tony zrezygnował z rozruszania was. Pozwólcie, że przedstawię wam jego następczynię, pannę Pestler. Cześć. Przywitajcie się. Z pieskiem? Jest byłą pływaczką. Liczę, że jej program sportowy spodoba się wam. Wejdziemy jej na głowę. Znam tyle diet, ćwiczeń i rozmaitych form aktywności, że mogą się nie powtarzać przez cały rok. Sami widzicie. A zatem zostawiam panią z nim i życzę sukcesów. Dziękuję. A teraz stawać, matoły. Matoły? Jesteście gorsi od splaczałych rekrutów, których kiedyś przegoniłam. Zaczniemy od 50 pompek. Co? Ale ja... Proszę, żeby wszyscy oddali już swoje prace. O, bilety na buntownika bez powodu. James Dean to mój idol, pani też? O. Mam wolny bilet na jutrzejszy seans, może skorzystać. Miałam pójść na ten film z Tonym, ale zamknął się w kajucie i powiedział, że wyjdzie dopiero w Amsterdamie. O, chętnie, skorzystam. Bardzo pani dziękuję. Wstawać! Powódka! Ej! My nie ćwiczymy! Owszem! Ćwiczycie! Ostro! Ostro!
Cześć, Tony. Dziś jest pierwszy dzień twojego nowego życia. Koniec z wysilaniem się, koniec z wymyślaniem głupich zabaw dla leniuchów. Koniec z Jimmy'm bekającym mi w twarz. Kogo to cieszy? Koniec. Koniec tego wszystkiego. Umrę tęsknoty za nimi. Panno Pestler, wiem, że ćwiczenia to zdrowie, ale ja już schudłam 2 kilogramy. Można wiedzieć, co pani zaplanowała na Amsterdam? Zaraz zobaczę. O, jest. Codzienna służba wolontariuszy w miejskim szpitalu dla weteranów. Dobra, da się wytrzymać. Tak. Będziecie rozrzucać nawóz po ich tulipanowym ogrodzie. Tony, wracaj! Nie mogę uwierzyć, że James Dean mógł kiedykolwiek wypowiadać się za bezpieczną jazdą samochodem. Tak piszą w jego autobiografii, nie czytałeś jej? Mają pani? Mogę pożyczyć? Jasne, wyjdź, zaraz jej poszukam. Super. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ładnie, przeczytaj. Sean i Mitchell? Nie wierzę. Co wam się stało? Nazwisko? Słyszeliście, że ma wprowadzić jednolite stroje sportowe? No nie. Słyszałyśmy, jak zamawiała 50 wojskowych dresów. Ja nie będę dresiarką. To już jest niemodne. Mówię wam, to kara za to, że nie docenialiśmy Toniego. Co to za okropny dźwięk? Tony! O, biedaku, co się stało? Co ci jest? Kochani, ja bez was. O, Ashley, jakże ty urosłaś. Odwołaj tę rezygnację. Bardzo bym chciał, ale to niemożliwe. Ta cała Pestler podpisała kontrakt. Trudno. Bądźcie dzielni. Wybaczcie, coś wpadło mi do oka. Nie powiem. Dzielnie to znosi. Nie możemy tak tego zostawić. Słyszała się, że ona ma kontrakt. Nie mogą jej zwolnić. No to niech się sama zwolni. No tak. Cześć, bracie. Cześć, bohaterze. Cześć, bracie. Cześć. Ty jesteś dobry, ale skromny, co? To nic nowego, co jest? Cześć. Cześć. To Eli, znam moje imię, słyszeliście? Cześć. Wszyscy już wiedzą o tobie i Michelle. Trochę nas zaskoczyłeś, ale i zaimponowałeś. O czym wy bredzicie? Nie udawaj, widzieliśmy. Wczoraj wychodziłeś z jej pokoju. No ty. To nic z tego, co wy... No to koleś, teraz ty jesteś największym kogutem na tej łajbie. Chłopaki, co wy? Gadzon. Wygadujecie. Ważne spotkanie w mojej kajucie. Zwołałam zebranie, by omówić sprawę naszego wroga numer 1. Trzeba się pozbyć panny Pestler. Tony musi do nas wrócić. Ona musiałaby sama zrezygnować. Jak chcesz ją do tego zmusić? Będziemy ją ignorować. Zgoda. Poczynając od popołudnia, nikt nie wykonuje jej poleceń. Dobra. Ogłosisz to. Do roboty. Do roboty. Hej, Sean, proszę cię, nie mów, nie zdradź się, panie Michel, kiedy będzie... Zamknij się, Amemo. I zawiadomić kuch. Tak jest. Jesteście gotowi? To zaczynamy. Czy ktoś pamięta, jak wczoraj stanęliśmy? Na stronie 60. Dziękuję. Czemu? Uwaga, idzie! Stosujemy wobec niej wierny opór. Trzeba było.
trupa formować trzy ćwiczebne. Kazałam podstawnym formować trzy ćwiczebne. Cały bądź, tak? Zjednoczone siły. I wy widzicie, że to dla mnie przeszkoda. Prawda, że nie damy sobie tym radę? Że przejmie jedno ogniwo, a skończy się jedno. Dla swoich pani wysyła. Bo... Tak. Jesteś najsłabszy. No nie. On...